Bobby Playtime sekrety kryją się na tak naprawdę każdym kroku, jak chociażby takim Bioshocku. Naprawdę gra wiele lore ma ukrytego właśnie w easter eggach i rzeczach, które opcjonalnie możemy gdzieś znaleźć. I to właśnie z tychże rzeczy dowiedzieć możemy się całkiem sporo na temat tego pokrętnego świata. Przykładowo, czy wiedzieliście o tym, iż Mami Long Legs tak naprawdę zabija zabawki, z którymi wcześniej dane było nam się spotkać, takie jak Bonzo the Bunny chociażby? Czy wiedzieliście chociażby o tym, że Huggy Wuggy przeżył, o nadchodzącym filmie Poppy Playtime, czy o prawdziwych intencjach Poppy, które są ukryte w plikach gry? Jeżeli nie, to spokojnie, mam dla was dobrą wiadomość, bo właśnie o tym dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zatem hej, cześć wszystkim, ja jestem Mondar, a w dzisiejszym filmie przeanalizujemy kilka tajemnic świata Poppy Playtime Chapter 2, które prawdopodobnie przeoczyliście, a są naprawdę warte waszej uwagi. No może poza ostatnim sekretem, ale to taki nie do końca sekret, ale spokojnie, dowiecie się za moment. Jeszcze nim zaczniemy, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jest już nas tutaj ponad 150 tysięcy. Naprawdę dla mnie jest to totalnie niesamowita liczba i dziękuję za to, że jesteście ze mną. Normalnie bym was wszystkich wyściskał za to. Lecimy po 200 tysięcy powiedzmy do końca wakacji. To jest taka fajna data, może nie do końca, bo się kończą wakacje, ale wiecie o co chodzi. Myślę, że wspólną siłą damy radę, więc czemu nie? Poza tym wakacje się jeszcze nie zaczęły. Także siak, dziękuję wszystkim za te 150 tysięcy, jesteście najlepsi. Tymczasem jeszcze nie zaczniemy, zostaw koniecznie standardowo kciuka w górę pod tym filmem, także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. I zapraszam też na mojego Instagramka, link w opisie. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać. Bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kilka tajemnic Poppy Playtime Chapter 2. Zacznijmy może od tego, o czym już zdarzyło mi się wspomnieć w poprzednim filmie. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale za każdym razem, kiedy zwyciężymy z jakimkolwiek potworem, oczywiście z pominięciem PJ Pagepillara, bo do niego odwołania nigdzie nie znalazłem, chociaż to też jest dość prawdopodobne, ale do czego zmierzam? Kiedy wchodzimy do GameStation, nasze zadanie jest proste. Musimy zagrać w każdą z trzech gier, które jednak zostały troszeczkę zmodyfikowane przez Mami Long Legs, by były trochę bardziej deadly. Tak więc stając naprzeciwko Bonzo Di Baniego, Huggy Buddies i PJ Pagepillara, ich główną motywacją będzie zabicie nas, przynajmniej tak rozkazała im Mami Long Legs. Jednak jeżeli im się to nie uda, a my uciekniemy, zwyciężymy w owej grze, stanie się coś bardzo przerażającego. Przykładowo, kiedy opuszczamy lożę Bonzo Di Baniego, jak to lubię mówić, słyszymy dziwne uderzenia. I kiedy następnie powrócimy do GameStation, znajdziemy ciało Bonzo Di Baniego przyczepione pajęczynami do sufitu. Co ciekawe, sytuacja powtórzy się, kiedy w cudzysłowie przejdziemy Wag a Wagi. Wówczas po powrocie do GameStation, ciała ziomków Huggy'ego będą przyczepione pajęczynami do ścian. Jest to o tyle ciekawe, że mówi nam naprawdę sporo o samej Mami Long Legs, a także o jej charakterze. O tym, w jaki szał wpadła w tym momencie, co jest podyktowane faktem, że przez całe lata była zamknięta sama w fabryce bez kontaktu z dziećmi, a jak wiecie, tłumaczyłem to w poprzednich filmach, dzieci były dla Mami Long Legs swoistym źródłem ukojenia. Przebywając w ich towarzystwie, Mami Long Legs przestawała być tak agresywna, jak była zazwyczaj. A skoro już przy temacie Mami Long Legs jesteśmy, pamiętacie scenę jej śmierci? Tak jest, to było brutalne i to mocno. Jednak czy wiedzieliście, że początkowo śmierć ta miała być o wiele brutalniejsza? I miała wyglądać zdziebko inaczej, bowiem jak poinformowała nas jedna z osób stojąca za Poppy Playtime Chapter 2, mianowicie Madeline, w pierwotnych planach to głowa Mami Long Legs miała zostać zmiażdżona przez maszynerię, a nie jej tors. Tutaj macie pierwszy, brutalniejszy koncept tej sceny. A skoro już mowa o alternatywnych wersjach pewnych scen, pamiętacie końcówkę chapteru drugiego, prawda? Kiedy odjeżdżamy z GameStation pociągiem i teoretycznie mamy opuścić fabrykę. Wówczas Poppy stwierdza, że nie, mam inne plany, jedziemy na prawo. No i dojechaliśmy. Co interesujące, w plikach gry zawarte zostały alternatywne kwestie Poppy, których nie usłyszymy w końcowym produkcie, jednak graczom udało się do nich dokopać i kwestie te mówią naprawdę sporo rzeczy, których w tym momencie fabuły chyba nie mieliśmy usłyszeć. Came to find the ones who had disappeared all those years ago. But they're gone. They've been gone for a long
Terrible things have happened, and I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin? Tak, dobrze słyszeliście. Czy zatem Poppy jest tak naprawdę odpowiedzialna za wszelkie śmierci w fabryce? I to ona jest bezpośrednią sprawczynią tego, jak to wszystko wygląda obecnie? Cóż, te kilka wyciętych linijek monologu mówi naprawdę sporo. Jestem naprawdę ciekaw względem teorii, jaką uda nam się z tego wymyślić. Jeżeli wpadnę na coś, to oczywiście nagram o tym film. Jednak na jakieś pełniejsze wyjaśnienie tego, co Poppy miała tutaj na myśli, musimy poczekać do kolejnych chapterów. Ja nie mogę się doczekać. Chyba wszyscy pamiętamy scenę śmierci Hagiego Wagiego pod koniec chapteru pierwszego. Po zepchnięciu go w tę głęboką przepaść, chyba wszyscy myśleliśmy, że to koniec jego historii, jednak jak się okazuje, możliwe, że nie. Bowiem w chapterze drugim znalazło się naprawdę interesujące nawiązanie do tej postaci, które może sugerować jego powrót w kolejnych chapterach. Bowiem w chwili, kiedy naszym zadaniem staje się odnaleźć figurkę Bonzo Dybaniego w celu otworzenia drzwi, wchodząc do tego miejsca, gdzie to jego figurki jeżdżą sobie na taśmach, patrząc na ścianę, jesteśmy w stanie odnaleźć naprawdę interesujący szczegół. Na ścianie bowiem znajduje się krew i niebieskie futro, a kto pozostawia po sobie te dwie rzeczy? No nikt inny jak Huggy Wuggy. Zatem jakie może być znaczenie tego nawiązania? Sam wysnułem trzy teorie, nie jestem pewien co do którejkolwiek z nich, każda z nich może być błędna, bądź którakolwiek z nich może być poprawna. W każdym razie pora je przybliżyć. Pierwsza z nich to właśnie miejsce, do którego spadł Huggy Wuggy tamtym razem. Nie wiem, odbił się od ściany czy coś, ale przecież gdzie jest ciało, prawda? Druga to iż Huggy Wuggy przeżył ten upadek i kiedyś jeszcze do nas wróci. A owe ślady na ścianie sugerują nic innego jak fakt, iż wspiął się po niej, wszedł do Venta i teraz gdzieś tam sobie siedzi ładując manę i zbierając nowy armor. Aczkolwiek to też nie jest takie oczywiste. Przecież chociażby ciało Mami Long Legs zostało zabrane przez eksperyment 1006 ze sobą. Co jeżeli to właśnie on jest bezpośrednim sprawcą zabrania ciała Huggy'ego ze sobą? Być może właśnie zabrał je do tego Venta, by uczynić go częścią siebie. Następny sekret będzie bezpośrednio połączony z postacią Bonzo Dybaniego i pewnego świetnego youtubera, którego jestem od lat wielkim fanem, czyli Markiplayera. Bardzo często podsyłaliście mi tą ciekawostkę w komentarzach pod poprzednim filmem, więc cóż, teraz wypadałoby o niej wspomnieć. Jak wiecie, po całym obszarze dostępnym w chapterze drugim porozrzucane są te wszystkie makiety przedstawiające postaci z gry. Rzecz jasna, po wciśnięciu przycisku na makiecie będzie się z niej wydobywać dźwięk. Wielokrotnie w owych nagraniach są poukrywane pewne ciekawe odniesienia, czy kwestie, które wprost obrazują nam osobowość danej postaci. Z Bonzo Dybaniem sprawa ma się dość podobnie. Z makiety mu poświęconej dowiadujemy się m.in. tego, iż uwielbia obchodzić urodziny dzieci i m.in. dobrze wie, kiedy to ty masz urodziny, 28 czerwca. I know when your birthday is. June 28. Jak się okazuje, data ta prawdopodobnie nie jest przypadkowa, a jest to odwołanie do postaci Markiplayera właśnie, którego urodziny przypadają dokładnie na dzień 28 czerwca. Przed wami szybki urywek z jego filmu, gdzie to twórca zareagował na owego easter egga. Okay, I heard that there was a musical memory here. Some kind of musically memorable stuff. Is this class? I know when your birthday is. June 28. Okay, all right. Well, I'm assuming that you just Googled that because that's pretty public information. You just have a nap. You just stay down there. You know, you. A skoro już jesteśmy w temacie youtuberów, to w grze pojawił się Jacksepticeye, jednak o tym już wspominałem w poprzednim filmie. W sensie przed poprzednim filmie. A tenże twórca w grze odgrywa rolę Markasa, czyli głównego bohatera jednej z kaset, gdzie to mówi o gigantycznym potworze z tysiącem nóg. A skoro ze sobą mamy już kilka ciekawostek z samej gry Poppy Playtime, to może wyjdziemy na moment poza ten świat i opowiem o czymś, o czym opowiedzieć miałem już całkiem dawno temu. Oczywiście, jeżeli dla kogoś dawno temu, to 3 tygodnie. Bowiem tak, mniej więcej miesiąc temu napływać do nas zaczęły wiadomości o nadchodzącym filmie Poppy Playtime. Ale jeszcze przejdziemy do jakichś dokładniejszych informacji na jego temat, patrząc na obecne kontrowersje wokół Poppy Playtime w Polsce, a raczej wokół samego Huggy Wuggy'ego. Coś czuję, że kiedy ten film będzie premierował, o ile będzie premierował,
W naszym kraju to chyba będzie mu trochę ciężko. W sensie wiecie, zdaje się, że kontrowersje wokół premiery tego filmu w Polsce będą dość ogromne. Tak więc informacje wokół filmu Poppy Playtime są na ten moment dość malutkie, bo wiemy tylko tyle, iż film powstaje i będzie tworzony przez ekipę Studio 71, czyli od ludzi, którzy kiedyś pomagali przy To i przy Lego Przygoda. I patrząc na to, że są to dwa filmy, które naprawdę gdzieś tam bardziej lubię, to prawdopodobnie wyjdzie z tego coś ciekawego, jednak ja mam takie mocne przeczucia, że będzie to jakaś animacja. Ale pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie miejmy nadzieję, że tworzenie tego filmu pójdzie trochę szybciej i sprawniej niż tworzenie filmu przez wiadomo kogo na temat wiadomo czego. Tak, film o FNAF-ie chyba kiedyś będzie. Oby. No i to już byłoby chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. W najbliższych dniach szykujcie się na mały powrót do Backrooms od Kane Pixels, bo tak wiem, że Kane już zdążył wyprodukować 3 materiały, których jeszcze nie przeanalizowałem i pomalutku zabieram się za zrobienie tego, w sensie już wcześniej się za to zabrałem, ale wyszedł chapter 2 i bardziej się tym zainteresowałem. W każdym razie jakoś niedługo szykujcie się na powrót tego świata, bo naprawdę te ostatnie dwa filmy są sztosem totalnym, więc wszystkim polecam. Tymczasem ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak się wam spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Wpadajcie na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. My słyszymy się w następnych materiałach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko. Miłego dzionka wam wszystkim, cześć!